A tutaj Sportiatix, a dzisiaj gramy sobie Czym wyjść z brązu nocturne. Także Czym wyjść z brązu, seria, która wam się podoba. A ja ją lubię kręcić, tak jak każdą w sumie, no ale dobra. Także Czym wyjść z brązu noctur, ładny skin to uznałem, a trzeba nagrać nocturna. Kurde, który nie wiem czy on chociaż raz był na tym kanale, także dodatkowa rzecz, czemu go trzeba nagrać oczywiście. Fajnie się nagrywa takie postacie, także no, spoko, spoko. Słuchajcie, co to jest? To jest Fear, okej, dobra. W to jest bańka przed shieldem, przed skillem. Także weźmiemy sobie takie coś. Całkiem nieźle ten Fear działa nawet, także spoko. No, który jest ogólnie silnym czempionem według mnie. Na brązie zwłaszcza, hehe. Także no, polecam go. Jakimś tam ludziom, co jest na brązie właśnie. Ładnie czyści dżunglę z tego co widzicie. Kurde, pod Light Speeda byśmy go trochę zrobili. Pewnie Reinet Kinga zrobimy, bo chyba nieźle działa Reinet King na nim. I itemek na Attack Speeda. Resztę pójdziemy pod tankę i AD, o ile ta gra tyle potrwa. Ostatnio Czym wyjść z brązu naprawdę są strasznie krótkie, także nie wiem, czy warto było akurat tego typeczka tego firować. Ale dobra. Mogę sobie dużego sfirować tak naprawdę. No dobra, pieprzyć, to tak nic się stało przecież. Aha, kto padł? Zed padł na Lisandrze. No Lisandry nie lubię. No ale trudno, już się dostała. W sensie już ją wzięli, także co zrobisz. Ładne AD zostajemy, jeżeli stoimy w tym cieniu. Jak ktoś nie wiedział tego, to od razu mówię, także stójcie w cieniu. Na miękkim kamieniu i takie tam. Także no wiadomo, to trochę daje przy czyszczeniu. Oczywiście próbujemy jak najwięcej celów zahaczyć z tego. Z pasyweczki firmułeczka. O Boże. Dobrze, także grajmy sobie na chillku. Czy ja żabę zrobię? A nie, dobra, czekajcie, bo nam się już respi. Także powinniśmy ją zrobić, no to zacznijmy sobie od tego może. Tu mi oczywiście W daje atak speeda, ale to... Aha, pasywnie! Aaa, nie wiedziałem. Myślałem, że to W dawało atak speeda tylko podczas tego. Gdy nam uda się to użyć, ale to i tak sobie pomocujemy Q, bo daje nam bonusa D bardzo ładnie, zwiększa. No, gdzie najlepiej. Aha, znowu padła mnie. No, widziała mnie. Szkoda, kurde, szkoda. Szkoda, że mnie widziała, ale trudno. Fuck. Weźmy sobie jeszcze tego. No, to niepotrzebnie puszuję tak naprawdę. Bo Zed już idzie. Ale pieprzyć to. Mamy Q. Pójdźmy sobie na topa szybko. A nie, ona go... Chuja pieprzy, ona go nie zabił. Jezu, wiedziałem, że tak będzie. Czekajcie, mam szansę go zabić. Nie wiem, czemu nie zrobił... A, pewnie nie miał plany. Okej, okay, ale mam fraga, także 1-3 na korzyść przeciwnika. Niedobrze. Botlane, mój też. No nie, no jest wyrównany, bo źle się gorzej farmi niż chyba Jinx w Wirli. Także spoko. Spoko jest na razie. Weźmy sobie to. No nie mogę sobie kupić na tego główna, szkoda. To może jakiegoś potka. No, potek będzie spoko. I weźmy to, bo możemy zrobić Drake'a dosyć tym. W dosyć dobrej fazie gry, dosyć szybko, bo no, który jest silny 1 na 1 z Drake'ami i innymi gównami, także spoko. Tylko tego się nie da użyć na Drake'u prawdopodobnie, także no nie użyję tego. Flash, no nie, użył tylko tego, spoko. On zabił ją. Ale nice, wziąłem fraga, spoko. Dobra, wzięliśmy jeszcze dwa farmy. Nice!
Jeszcze mi Malphite wziął jeden. Dobra, zbieramy tyle, ile możemy. Pamiętajcie, żeby w LoLu używać przysłowia, na brązie, przysłowia z Piratów z Karaibów. Bierz tyle możesz i nie dawaj nic w zamian. Moje motto życiowe. Nie, dobra, nie, nie to. Nie, 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 nie jestem aż takim egoistą, by nie było. A może jestem? Nie no. Ale no, śmieszne to przysłowie. A w LoLu w brązie, jak dla mnie dobre. W brązie się przydaje takie coś, taka postawa. No bo jednak... To ulti nas strasznie, ma jedna się. No nie, więc... Nie! Błagam! Błagam! Nie! 10 HP, kurde! Fuck my life! Ale nic się stało. Dobra, weźmy sobie tego bota. Za chwilę sobie zrobimy tego. Nice! Ładnie zabiłem tego gościa. Nie wiem czy. Chyba moby go dobiły. No, prawdopodobnie. Ale nieźle nawet to niby wyszło. Tylko szkoda, że padł ten Ezreal. Gdybym miał większy zasięg z ulta, to bym go ocalił. Niestety zobaczcie kiedyś zasięg. Od tego Tureta może dotąd. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Tak myślałem, no, dotąd. Lepsze. Zasięg ulti globalne. Właśnie tak się zastanawiam, czy to kiedyś było globalne? I tak mi się coś kojarzy, że możliwe, że nawet było. Z padł. Żart! Żart! Ładnie zabił. Nie wiem jak to możliwe, że co nawet aż tak dobrze daje rady. Raczej. Teraz dobrze użyłem tego Fira. Zobaczcie, HP w ogóle nie tracę. Nice. I zrobimy sobie tego drejeczka. Nie mam ulti. Idę, idę. Padł ktoś? Nie. Padł mi wszyscy szósty. O ja pierwszy padł. Tyż. Tyż ma to. Szkoda, miałem reda. Nie dam. Aha, dobra, on miał blue, ja miałem reda i ostatecznie wyszło takie coś. Reinet King. Będzie nawet niezwykły według mnie. Według mnie Reinet King działa całkiem dobrze na nocturnie. Albo nawet lepiej niż całkiem dobrze. No to właśnie to tak działa, że on go zabija. Czekajcie, zajmę, bo nie wiem, może sobie przyjmę na tarczę. A nie, dobra, tej tarczy akurat nie ma. Ona mi pewnie spieprzy. Wyszedł z gry. Gościu wyszedł z gry. Nice. Ładnie widzieliście to? Jak ten Fir wszedł? Ona chciała na maksymalny zasięg, a Fir ją zatrzymał. Proste. W drugie maksujemy, bo nam daje atak speeda pasywnie, oczywiście. 1.32 atak speeda na nocturnie, całkiem nieźle. Nie no, ładny ten atak speed jest, no nie mocny. Postarajmy się może wziąć tego Tureta. Chyba przegram tą grę, tak myślę, kurde, bo jeżeli gościu nie wróci, to przegram. No trochę lipa, ale no... No co, no dobra postać jest strasznie, wiecie. Czasem się zdarzają takie gry, chyba wam ją i tak dam. Kurde, wezmę to. Biorę to, pieprzę to. Opłacało się według mnie. Według mnie się opłacało, bo dostałem 400 golda za first Tureta. I dzięki temu jest szansa, że jako taku wykerujemy ten team. No. Także tak. No tylko, że jeżeli Zed nie wróci do gry, no to ja tak to przegram. Taka jest prawda, kurde. Raczej nie wykeruję tym typeczkiem. Chyba za słabo nim gram, żeby wykerować. Pięknie. No nie zabiję jej, chyba że użyję bardzo dobrze W. Jest na to szansa niby, ale jak?
Mała, mała. Jest! Nice! Kurde, działa. Nice ten Nocturne. Kurde, jakoś to działa. Nie wiem jak, ale... Ja się cieszę, ta. Miał smite'a. Dlatego... Chyba nie będzie szedł tutaj, gościu. Aha, dobra. Kurde, nie wiem, czy oni nie będą szli. Jezus Maria, jak oni mi to ukradną, to ja się zabijam. Dobra, wziąłem. Znaczy niby na najgorszy Drake tak naprawdę, ale lepiej go wziąć niż nie wziąć, tak? To, żebym powiedział. No ale wiadomo, lepiej, lepiej. Weźmy sobie to i potem sobie polecimy może tego z Spirit Visage. Byłoby nawet całkiem ciekawe tutaj tak naprawdę. Bo nie wiem, czy się opłaca full obrażenia tak naprawdę lecieć na tej gierce. Bo no jeżeli ten zep nie wróci, no to ja to i tak przegram tak naprawdę. No to jest przykre strasznie, że ja tą grę przegram, którą... Dobrze mi ją idzie, tak. O, nice, użyła na sobie. No nie! Nie wszedł ten basic attack! Ja pieprzę! No kurde! No szkoda! nie, to sobie polecę. Mał of Malmortius, czyli mom w skrócie. Dobry item, łatwo wrócimy. Gdyby ze mnie wyszedł Afka, to ja bym mu tego gankował tak jak teraz, to zrobiłem, chyba 3 razy go zabiłem. Tak. Byłoby nice. Nie zabijesz. Dobre gościu, dobre. Gdzie ona uciekła? Nie ma co na nią flesza marnować, bo nie. Jezu, ona ma tyle momenta co ja, dobra, nie chodzi. Tam jak? Wróćmy sobie lepiej tutaj. Weźmy sobie szybciutko Reda. Kamil ma 1-3, no to jest akurat to słabo. Gościu awczy. I zabija. Co ja mu zrobiłem z mordą? Jezu! Ja to mam szansę wygrać tak naprawdę. Znaczy wiecie, no ja się trochę załamałem. Ja go gonię. Nie, okej. Jak on, on padnie. No on padł. Hydrę ludzie też często budują na tego, bo to się ładnie stakuje. I no ja nie wiem, czy nie będę gorszy. Jej nie zbuduję. Chyba ją zbuduję. Czekajcie. On jest pod AP, dobra, on poszedł pod AP tym item. Nie wiem, czy to się opłaca na, tak naprawdę. No. Czy ja mówię za dużo tak naprawdę w tym odcinku? Tak naprawdę to tak. Myślałem, że Gragi tu będzie szedł. Dziwne. Dziwne, że on tu nie przyszedł za coś. Działa mnie, czy co? A, Boże, na topa poszła. Nice.
Nie wiem, czy mam szansę go zabić w sumie. Mam! I go zabiję. Czekaj, czekaj, nie podchodź, dziewczynko. Tylko botlane. Nie wiem, jak, czemu on tam aż tak dostał w dupę, ale dobra. Nice, ładnie to ograliśmy niby. No 10-3 tym nocturnem. Nawet niezłe do kierowania z tego co widzicie. Nawet nieźle się tym kieruje tą grę. No mam połowę fragów całego teamu, także no nie wiem, czy to jest akurat tak, aż tak dobrze, jeżeli chcę to wygrać. No wolałbym jednak to wygrać, w czym wyjść z brązu. Przydałoby się wygrywać. Typeczu. Fuck my life. Fuck! Użył bariery? No bo... Aaa! To mu wlazło. Kurde, szkoda. Nie wiedziałem, że on ma tam to. No szkoda, szkoda. Tego buta chyba tu. Włożę go. On mi się tu nawet przyda, wiecie? No, mogłem zabić Gragiego. Nie pykło, to nie pykło, tak? Olać. Nie drążmy tematu! Zbuduję sobie to i chyba Spirit Visage. Raz, dwa, trzy AP mają. Spirit Visage sobie zbuduję. Tutaj? Nie, tutaj. Deathmint Late'a, kurde. Trochę taki full. No tankowaty. Znaczy, no nie full. Ma to. Proszę się wypieprzyć. Nie mam ulti na bota. Trudno. Spróbujemy wziąć mida. A mil padła, okej. Okay. Nic się nie stało. Dziwne. A, nie użyłem W. Dziwne, no. To jest strasznie dziwne, że mi tu nie wchodzą te rzeczy. To akurat było słabe. Chyba padnę, nie mam za bardzo jak przeżyć walkę. Kurde. Wiedziałem, że tak będzie, no nie mogłem tędy uciec. Chociaż i tak by mnie chyba dopadli tamtędy, no nie wiem. Trudne, no w dupy stręta. Myślę, czy Spirit Visage polecić. Nie, polecę ten Deadman Plate'a, bardziej mi się teraz przyda. Kurde, on autor maila? Jest. Weźcie tego drewna. O nie, padliście wszyscy. O, nice. On tym W spora je zadaje. Bo nawet nie zna. W... Kurde, to było dobre. Przyjemna gierka. I nawet nie 20-minutowa, jak to zwykle czym wyjść z brązu. Także spoko. No nie tryharduję tutaj, ale też nie odpieprzam za bardzo. Co jest nawet dobre, bo w sumie całkiem przyjemny gameplay. Z tego co Vegeta. Vegeta, tak jak mówiłem, to jest jakiś mongolski Vegeta. Kryty chyba nie będę leciał żadnych krytów na tym champie. Było dziwne. No kurde, myślałem, że to lepiej wyjdzie. Próbujemy. No ciekawe, ciekawe. Hydra chyba sobie, chyba polecę Deadman Plate i Hydra. To będzie chyba bardziej przyjemny build do takiego grania, tylko no nie wiem, czy on wykeruje. Bo będzie przyjemny na pewno, ale czy wykeruje tym buildem?
Teraz sobie polecę Kakedrę, potem tego tutaj. Nie wiem, czy ona się bije, bo tu jest wcześniej Sandra. Specjalny flash, no, bo myślałem, że ona mi jakoś spieprzy. No, ale jednak trochę zmarnowany flash, no, ale trudno. Czemu ja maksuję E jako drugie? Szkoda, że nie dostała. Nie mam smite'a. No, ale chyba mi Gragi nie zabierze tego, bo nie ma jak. Jezu! Jezus Maria! Aha, ty się... A nie, w ciągu półtorej sekundy. Ja musiałem przez... Ja miałem, zawsze miałem takie wrażenie, że on musi to chwilę kastować, żeby ten... Właśnie to półtorej sekundy, a półtorej sekundy to to trwa. No ma coś, jakiegoś pejna? Fuck, to było słabe w luj. No, całe to było. Strasznie niepotrzebne. Znaczy co, wziąłem Lissandrę. No mogę to jakoś niby inaczej zrobić. No ale w dupę z tym, tak? I tak nieźle. Mam 16,6 i 130 farmy na drzwi. Grubego zabiję. Dobrze. Tyle, Kamil mogłaby ruszyć dupską. No, zabiję go. Zabiję go, no. Nice. I o to chodziło. Ruszyła dupsko. I dupsko za... Dobry. Chyba... Ha! Boroj mi. Na to paroj mi. Boroj mi, boroj mi. Żenua, tak zwana. Dobra, weźmy szybko blue. Weźmy sobie Hydrę, Deadman Plate'a i to będzie full build. Tak mi się wydaje. Za budkę mógłbym ostatecznie zrobić Trinity. Ale to co najwyżej. Nawet nie wiem, czy to budować tak naprawdę. Zwiększył się chyba trochę zasięg tego ulta, no. Oni ją zabili na ulcie? A nie, ona zultowała Kamil, dobra. Przed chwilą myślałem, że to było tak dziwne. No ładnie teraz puszuje. No ładnie puszuje ogólnie ten typeczek. Ma dobrego pusza, bo jest na turnym, tak. Gdzie nie leciała ty typiara? Co ty typiarko odpalasz? O kurde. O kurde, jak łatwo. Padł ktoś? Nie, myślałem. No i teraz się ładnie czyści, naprawdę. W dżungli się dobrze czyści, na linii się dobrze czyści. No ale na linii raczej to nie działa tak dobrze. W ogóle to działa na linii. W dupę, ile mi to zadało. Ty to możesz tankować. Weźmy to, weźmy, weźmy. Łatwo. Tak, łatwo. Tam jest większa lifestyle, jest mniejsza lifestyle, okej. Okay. Dobra, cofnijmy szybciutko, kupmy Hydrę. No, z Hydrą powinno być już, albo jeszcze lepiej. Jeszcze się pokazują pułapki. Czy to mi się zwiększył ten zasięg z ulti? No nie, no zwiększył się od tego ture tam do tego, nie. Z mały ten. To są tylko G2?
Dobra, padł. Jezu, on żyje. Ale go zapieprzyłem. Drinks. Proste. Właśnie dlatego, no który jest też strasznie dobry na Jinx, tak jak widzieliście, bo ma tą jego tarczkę, no i na Caitlyn, ogólnie na ADC, dosyć dobry jest. No, który, takich co mają właśnie escape'y, jak Caitlyn ma swoje E, Jinx ma swoje, to też jest chyba E. No, ładnie działa bardzo wtedy. Tak, kto to wtepa? Vlad. Kurde, gość. Wow, no nie wyjebali się. Tak, zabij go, widzę. Dobrze! Dobrze! Ja idę na Infernala. Co to było? Jesteśmy, nie wiem, 80. Ja pierwszy. Flash. Fuck! Jinx mnie zabiła rakietką! Kurde, ser. Po co ją? Po co ją? Jinx z ulti i koniec. Nie zabił. A, zabił. No to było. To słabe po prostu. No słabo wyszło. Infernala oddaliśmy. Nic. No nie, nikt tego nie robi. No nic się nie stało. Weźmy sobie szybciutko. Weźmy sobie szybciutko tego. Czekajcie. No przyda mi się ten. I temek. W sumie oni mi dużo magicznych zadają, ale fizycznych jednak też dosyć dużo. Kurde, żeby tego nie wzięli. 6, 5, 4, 2, 1. Dobra, wezmę. Na szczęście. Ale biegnę na Infernala. Nie zobaczę ich, nie? Nie idę nawet na Infernala. No nie idę na tego Infernala. Ja pierdolę. Po prostu cofnęli. Dziwaki. Nie mam flesza, żeby uciec sobie jakby co. Aha, oni barona zrobili. A, no to ciekawy mnie ograli. Nie pomyślałem, że w ogóle na niego mogą pójść. Całkiem nice. Całkiem nice. Myślałem, że to inaczej ogram, ale nie ma. O kurde, Jinx. Jinx się odpaliła. Nie mam jak do niej podejść za bardzo przy tych typeczkach. Kurde, bo się na tobie zaraz jest. Co tu się dzieje? Aha, Zed! 14 level sobie biega gdzieś tam. Dobra. Czy oni mnie mogą zabić pod tym tym? Ja to zastanawiam. O kurde. Aj. Zabił go. Później to ulti typie. Patrzcie jak ja się leczę, no kurde. Nie no, mam w sumie dużo lifesteala bardzo. A nie trafiłem. W sensie nie doleciało. O.
dżungli da się najlepiej leczę, bo mam dodatkowy lifestyle przecież z itemka na dżunglę. Kupmy sobie ten manplate'a i można lecieć w nich. Kurde, czymby z brązu. Bardzo ładne tutaj tym nocturnem. Bardzo przyjemne. Nie jest takie proste jak zwykle. Trochę słabo to było, no ale trudno. Dawaj szmateksa. Dawaj, dawaj. Kurde, myślałem, że... Nie. Ale to strasznie szybko, półtorej sekundy mija. Weźmy sobie... A nie, dobra, musimy tu pójść. No ciągle się napieprzam zamiast puszować. No niby to jest 4 na 3, ale no nie chcę ryzykować aż tak. Kurde, wszyscy mają fleszy. Trochę się gierka przedłuża, no. Trochę się przedłuża. Ale zanim my to spuszujemy, typie, ile minie lat. Weźmiemy zanim padniesz przynajmniej. O, tylko ciężko dosyć. Błagam, zabij ją. Dobra, ja ją zabiję. Ciareczko. 2 sekundy do ulti. Ładnie to ulti nawet działa. Czekajcie, czy ja mnie zabiję. Kurde, uciekł. Szkoda. Kurde, ludzie. Sofy. Kurde, typeczku, no. Odsuń się. Nie ma co się napieprzać już. Halo. Ten Malphite w ogóle był gdzie? A, na sapie, no tak. Nawet jest nieźle. Kurde, no nie zdążyłem. Timing, timing. Źle użyłem. Za błódkę bym sobie wstawił to Trinity Force. Tylko kurde, teraz mam bardzo ładny ten. Teraz mam bardzo ładne resisty i mniejszy ten. Nie wiem, czy to się opłaca. Nie wiem, czy to się opłaca tak naprawdę. Czy to się opłaca wstawić zamiast tego? Trzeba to przemyśleć. Ale Trinity Force jednak kurde, jakby miał. Jeżeli mnie stać już. Nie, no, jeszcze mnie stać. To jeszcze nic nie wpieprzamy, na razie sobie fota kupimy. I nara! Bo Phantom Dancera się nie opłaca, bo nie mam żadnego infia i nic. Boże świeczko. Tamtą mi da, błagam. O Jezus Maria! Ta Jinx jak... kara! No bo to skaranie jednak. Padnie od rakiety, od rakiety, od rakiety. Albo nie. Kurde, szkoda. Myślałem, że tą Lissandrę... no łatwo będzie zabić, tak powiem. A tu kurde się okazało... nie lada problem. Ciężki orzek do zgryzienia. 35 minut, czym być brązo? No ale wiecie, no strasznie kieruje ten team jednak. Znaczy, tak mi się wydaje, tak. 13. Aha, bo ten Z ciągle awczy. Znaczy, on ma 15 level, on musi ciągle awczyć. To jest niemożliwe, żeby mieć w 35 minucie mniejszy level niż. No chociażby ten 16, no ale 17 to już jest taki chemny. Ładnie go lejesz, nie? Padłeś. No, nie mógł tego ograć. Teraz użył ulti. No ale w sumie to działa. Nice. Ile ty dostaniesz tego ładę? Dobra, pieprzyczkę. Dobra, idę topem. Albo nie, dobra. Idę na tego rejka. Nie, na barona. Z tym lifestealem i z tym armorem powinienem to chyba...
przyjdźmy na klatę. Jak prawdziwy mężczyzna. Alaga miała to. Wszystko mogło być. Fak, nie! Ta Jinx mnie ciągle pieprzy. O nie, już nie będę mógł siadać. Nie wiem, co ja mówię naprawdę. Jinx zabiła z bliska na solo Kamil. 37 minuta na 3 item. No bywa, tak. Nie wiem, czy to wygram. No czym wyjść z brązu, ale nie wiem, czy to wygram tak naprawdę. Zobaczcie, no ja mam 27 fragów i co z tego? Jak nie mogę nic zrobić tak naprawdę. Tyle fragów, a gówno robię przez to, że ten... Że ten team... Znaczy ten team się po prostu nie chce aż tak bardzo dać kierować. Kto miał smite'a? Aha, okej, okay, on by zrobił smite'a. Baron dla nich, Drake dla nich. Aha, oni mieli tylko Drake'a, dlatego nas sobie napieprzali, racja. Nie, czekajcie, oni mieli 0 Drake'u, czyli 50 trudy, tylko malutko. No my byśmy mieli 150 trudy, no to byłoby. Ale czy to było 5 za 0, czy mi się wydaje? Nie, dobra. Kurde, szkoda, że no, nie no, nie mówmy tak. Może się to wygra, ale szansa na to jest dosyć mała, tak? Dosyć mała. Kamil się zarabywali, no ta ma ulti. A, no, no, no to przegrałem. Set poszedł sobie, ludzie, na bota. Kurde, Jezus Maria. On ja mu pilnuje strasznie. Aha, tak długo czekałem z tym ultem, aż go nie użyłem. Bagę ja bym miał. Kurde, tamtej nie dogonię za nic. Ale nieźle, wypieprzyliśmy ich wszystkich ze stratami dwoma w łupiach. No to jest, gdyby takie coś było, to byłoby spoko, ale no my też nie puszowaliśmy prawie wcale. Ludzie! Kamil! Jezus! Straciliśmy bota. Do dupy! Nie obronię tego. Znaczy, nie spuszuję tego. Dobra, ale... Odsuń się, ty. 95 uderzyłem, a to bije po 500. Dobra. Wziąłbym tą manę, Kamil, bo ty jesteś tak główny, to jej nie potrzebuję. Dobrze, no nie wiem, czy mi leci, wiesz? Chodźmy. Dobra, muszę w to już wpaść. Wypadłem teraz. Czekajcie. Jezus Maria, Jinx w late game. Koniec! Kurde, koniec, no! Wiecie, dam wam to jako czym wyjść z brązu, bo ta postać jest bardzo dobra, co czym wyjść z brązu. Jedyna wada to taka, że no nie dało się tego wykrywać po prostu, jak mi się wydaje. Może jakbym to zagrał jeszcze lepiej, ale no kurde. No i zabił. Szkoda, jakbym ją zabił, nie, mielibyśmy szansę, ale nie, no trudno. Nic się nie stało. Czasem takie gry bywają. Czym wyjść z brązu? Możemy dać przegraną, bo w sumie piękna gierka. Także no. Noctur strasznie dobry do wyjścia z brązu, ale ten. No ale no, nie zawsze to działa, tak? Widzieliście. Gdybym bardziej się skupił na puszowaniu, trochę się za bardzo skupiłem na zbieraniu fragów, tak? To jest minus. No ale
Da się wyjść z brązu spokojnie, także polecam. Zapraszamy tą 21. Zostawcie suba, zostawcie ocenę pod filmem i tyle. Na razie.